A jednocześnie musimy sobie zdawać sprawę, że zabytki na przestrzeni jakby całego czasu były przekształcane, zmieniały swoje funkcje. Każdy obiekt, który jest nieużywany, jest potencjalnym obiektem, który będzie ulegał degradacji, więc funkcja dobrana do zabytku powinna być funkcją, która nie powinna go rozpychać, która powinna jakby automatycznie się do niego wtopić. I to myślę, że to jest główna kwestia, jeśli my w ogóle mówimy o zmianie myślenia, zmianie sposobu użytkowania z innej funkcji z funkcji pierwotnej na inną funkcję. W Krakowie jest dużo obiektów, które przeszły do... Ja nie lubię słowa rewitalizacja, bo ono jakby troszeczkę inaczej, inną ma konotację. Ja raczej mówię o adaptacji, ewentualnie o remoncie. No, konserwatorzy zabytków mają przede wszystkim za zadanie chronić obiekty zabytkowe. To jest ich główne zadanie. Dla mnie taką dosyć dobrą rewitalizacją jest na przykład fabryka Petersheima. Ona bardzo długo stała opuszczona, w bardzo złym stanie technicznym były obiekty, a w tej chwili dosyć dobrze funkcjonuje. Poza tym podczas adaptacji, remontów, pomimo tego, że wydawałoby się, że ten zasób jest rozpoznany, w dalszym ciągu są odkrycia, które są jakby takim dodatkowym elementem i dodatkową wartością dla obiektu zabytkowego. Odkrywamy cały czas nowe polichromie, nowe dekoracje malarskie, nowe elementy architektoniczne, które potem są gdzieś eksponowane. Także fabryka Petersheima wydaje mi się jednym z takich dobrych przykładów. Browar Lubicz też jest świetnym miejscem, gdzie tego typu jakby industrialne przestrzenie zostały też udostępnione, czyli nie tylko dla osób tam pracujących, ale również no, dla ludzi, tak? Bo to też jest kwestia tego, żebyśmy się utożsamiali z danym miejscem. Jeśli mieszkańcy będą się utożsamiać, to będą też dbać o tą swoją przestrzeń. Takim przykładem też jest Kostakówka, którą teraz miasto kupiło z budynku mieszkalnego. Będzie tam powstawało Muzeum Rodziny Kossaków. No i też tam trzeba zrobić remont, trzeba zrobić pewne przekształcenia, żeby dopasować do funkcji, plus dostosować do potrzeb osób z niepełnosprawnością, co jest wyzwaniem w tak malutkim budynku. I tam też no, dość duża była dyskusja, jak to zrobić, na ile możemy sobie pozwolić, żeby nie utracić tego drobniutkiego budyneczku. Czy to dobrze, że miasto kupiło Kossakówkę? Tak, ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę z tego, że taka decyzja zapadła i bardzo się cieszę z funkcji, która tam będzie. No to, co wcześniej mówiłam, że ta funkcja ma wtapiać się w obiekt, nie ma go rozsadzać, rozpychać, a to, że tam będzie Muzeum Kossaka, uważam, że za świetny pomysł. Jednocześnie obiekt jest delikatny, ale ma też bardzo duży potencjał i wydaje mi się, że to, że jakby ta pamięć zostanie przywrócona, no też będzie dobrym miejscem dla mieszkańców. No właśnie, przykładów mamy bardzo dużo, ja sobie tutaj kilka wypisałam, ale na przykład takim budynkiem, który wydaje się, że funkcja kompletnie nie zmieniła, jest Biblioteka Wojewódzka na Rajskiej. Ja pamiętam koszary, pamiętam jak Wojsko Polskie było w tych koszarach, pamiętam jak funkcjonował ten budynek. Tam ta funkcja po prostu przeszła jakoś tak plastycznie i tak delikatnie, że ten budynek po prostu, no jakieś tam delikatne były dostosowania, natomiast kompletnie ta funkcja nie zaszkodziła ani bryle, ani wewnątrz. Budynek praktycznie się nie zmienił. No wydaje się, że tu też był strzał w dziesiątkę. Tak, układ przestrzenny przede wszystkim pozwalał na to, że tego typu jakby rozwiązania przestrzenne mogły po prostu wpasować się w obiekt, więc tak, Biblioteka Rajska też jest dosyć dobrym rozwiązaniem. Ja mam pytanie do pana Wojciecha na temat Poczty Głównej, bo to jest takie teraz bardzo ważny budynek, ikoniczny wręcz dla mieszkańców. Czy mógłby pan powiedzieć, co się z nim stanie, jakie są plany inwestycyjne i jak ten budynek będzie teraz wyglądał? Bardzo wiele osób to ciekawi, mieliśmy dużo pytań o pocztę. Czy mógłby pan nam coś więcej powiedzieć? Bardzo się cieszę, że poczta jest takim punktem zainteresowania. Ja może powiem takie słowo wstępu, jaki jest nasz stosunek do tego projektu w ogóle. Uważamy, że taka praca przy zabytku to ona ma
trzy osoby. To jest taki teatr trzech osób. Jedną osobą jest zabytek, który ma swoje atrybuty, ma atrybuty formalne, czyli wpis do rejestru, miejscowy plan i tak dalej, i tak dalej. Ma atrybuty osobowościowe, ma swój wyraz, ma styl, ma charakter, ma swoje miejsce w strukturze miasta i takie niematerialne, nazwijmy to, atrybuty, które są, wynikają z tego, gdzie on jest i czym zawsze był. I tak jak ja zawsze żartuję, że w Krakowie krakowianie się umawiali albo pod Adasiem, albo pod pocztą, to nikt się nie pytał, kto to jest Adaś. I poczta jest takim miejscem w Krakowie. I bardzo nam zależy, żeby ona pozostała takim miejscem, bo tak jak jedna pani powiedziała, w którymś z gazet był taki wywiad, że jak to będzie, że tutaj może być hotel, że tu może być hotel. Bo przecież ja zawsze jak się z kimś umawiałam, to pod pocztą. A jak ja będę czekała na kogoś pod hotelem? Jak to będzie wyglądać? W związku z czym... To jest budynek tam... z bardzo dużą bagażem emocjonalnym, jeżeli chodzi o krakowian. No tak. I jeżeli tam będzie hotel, no to on musi być, i tak zakładamy, że on będzie miał przestrzenie dostępne, otwarte. Została poczta na parterze. To jest efekt tego, że budynek, który był zbudowany pod koniec XIX wieku, był zbudowany jako budynek technologiczny. On był zbudowany zgodnie z zasadami działania podówczas poczty, jako jeden z wzorcowych budynków pocztowych w Polsce, w CK. Został przebudowany w 30 latach przez Tadaniera, również na skutek zmian technologicznych. Po prostu był potrzebny większy budynek. W tej chwili poczta sprzedała większość nieruchomości w Polsce, też z przyczyn technologicznych, bo po prostu one są im niepotrzebne. No i teraz jest pytanie, co z tymi budynkami można zrobić. Pocztę kupił fundusz Zeitgeist, który ma wiele budynków zabytkowych w Europie, w Pradze między innymi, wspaniale odrestaurowanych i działających. W jednym jest nawet, o ile pamiętam, siedziba Komisji Europejskiej, jednej z Komisji Europejskich. I pragną, żeby ten hotel działał po prostu też dla ludzi. Dobrze, to wiemy, że dostali Państwo perełkę, nad którą teraz pracujecie. Proszę mi powiedzieć, co zostanie z tej poczty w tym hotelu? Czy jakiś ślad tej historii tego budynku zostanie? Bo to jest, przyznam szczerze, ja jak jeżdżę po Polsce i oglądam takie budynki, które zostały mocno przekształcone z funkcji, dla których były zbudowane, to bardzo mnie cieszy, jak gdzieś zostają jednak takie pamiątki historii tych poprzednich funkcji, czy na murach, czy wewnątrz. To jednak jest taka wartość dodana do takiego miejsca. Czy na poczcie coś z poczty zostanie? Tak, zostanie z poczty. Z poczty zostanie pomieszczenie skrytek pocztowych, które będzie takim łącznikiem pomiędzy działającym oddziałem pocztowym a hotelem, bo będzie dostępny i z jednej, i z drugiej strony. Czyli poczta tam się zadamawia i zostaje? Oczywiście. To bardzo miła wiadomość. To jest poczta. To jest bardzo miła wiadomość. To jest poczta. I w piwnicy jest gigantyczna serwerownia, która przejęła obowiązki central telefonicznych. W tej chwili to są serwery. Na podwórku jest zaawansowana budowa zasilań dla tych serwerowni. Gdzieś widziałem jakąś taką uwagę, że tam jest garaż w budowie. To nie jest garaż, bo tam garażu praktycznie prawie że nie będzie,
tylko to są zasilania. Opisuje ze stosunkowo niewielką ingerencją w budynek. Są trzy klatki schodowe, w związku z czym nie ma problemu z rozwiązaniem spraw ewakuacyjnych. Wysokość piętra jest taka, że pozwala na prowadzenie wszystkiego bez dewastacji. Po prostu aż się prosi. Hotel. A jeszcze tutaj, nawiązując do tej współpracy, pani Dominiko, czy te negocjacje z inwestorami są trudne, bo ma pani za sobą przecież doświadczenia pracy w biurze konserwatorskim? Ja już trochę poza, więc już trochę w innej roli. Czy są trudne? Bym powiedziała, że są dynamiczne, zmieniające się. Tak jak mówię, konserwator przede wszystkim, jego rola, główną rolą konserwatora zabytków, wojewódzkiego konserwatora zabytków, ja tutaj mówię o urzędniku państwowym, jest ochrona obiektów zabytkowych i działanie w granicach prawa i działanie na podstawie ustawy o ochronie. Więc to jest jakby podstawa. Ale są niezwykle interesujące. Więc będąc i mając jeszcze przyjemność pracować tutaj z biurem DDJM, fakt, że projekt został przygotowany praktycznie tak, jak powinien zostać przygotowany modelowy projekt. Czyli od pełnego rozpoznania budynku poprzez pełne badania konserwatorskie, bo mówimy o jakby konserwatorów jakby rozróżniamy na dwie rzeczy. Od osób, które zajmują się konserwacją dzieł sztuki, które zarówno konserwują fizycznie i są na obiekcie, jak i urzędników państwowych. Więc tu zostały przeprowadzone świetne badania architektoniczne, które jakby podniosły również i wykazały pewne elementy, które zostały wykonane przez panią doktor Białasik.
No i oczywiście cały zespół konserwatorów dzieł sztuki właśnie pod kierownictwem pani Bożeny Bobydygi. I dzięki temu wydawałoby się, że w budynku już nic nie ma, a zostało odkryte świetne patronowe polichromie. I jakby rozmowa tutaj była, bym powiedziała, jedną z modelowych rozmów, czyli tak powinno się pracować w obiekcie zabytkowym. Rozpoznanie obiektu na podstawie, chociaż pierwsze rozmowy były trudne, pierwsze rozmowy rozpychały obiekt, tak? Ta funkcja hotelowa rozpychała budynek. Natomiast kolejne, obie strony gdzieś trochę szły do przodu i się... Szukały kompromisu. Szukały kompromisu. A jeszcze, bo przyznam, że mnie to bardzo interesuje, czyli tak może do wszystkich Państwa, może ktoś będzie chciał jeszcze, czyli te badania historyczne, kwerenda i takie dokładne poznanie miejsca, na którym się będzie pracować, rozumiem, że ratuje, tak, te budynki, pozwala je uratować. Zawsze. No bo musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Musimy rozpoznać dobrze budynek. Dobrze rozpoznany budynek to jest potem, to są prawidłowe decyzje architektoniczne. Bez tego się nie da pracować. To jest fundament. No, jak się nie wie, gdzie się jest, no to trudno się zorientować i trudno pracować. Czyli rozpoznanie to jest w ogóle, no bez tego nie ma prawidłowej pracy. Nie da się bez tego zacząć nawet. Mam wrażenie, że zdarzają się takie przypadki, wypadki, że... Także zaznaczmy, że to strasznie ważne. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tym, że na starcie procesu projektowego bez odpowiedniego wkładu i rozpoznania nie można w zasadzie przystąpić do jakiejkolwiek działalności nad projektem, działalności projektowej. Tutaj przy normalnych projektach, nie będących obiektami zabytkowymi, do których trzeba podchodzić z jeszcze większą atencją, rozpoznaje się to na takim najprostszym poziomie, czyli badania gruntowe, otoczenia, sąsiedztwa, oddziaływania, dokumenty planistyczne, wszelkie uwarunkowania, które są nałożone z góry przez, no chociażby przez planistów, przez twórców planu, przez urząd, który przygotuje warunki. Natomiast jeśli chodzi o obiekty zabytkowe, nie można mówić nawet o tym, żeby zasugerować czy zaproponować jakąś funkcję bez tego, co można, co daje budynek, na co można sobie pozwolić. Na przykład w tym przypadku, to o czym wspomniał kolega Wojtek Miecznikowski, ten układ trójtraktowy, on w pewien sposób narzuca funkcje, które mogą być tam wpisane. To, że ten układ pozwala na wprowadzenie tam funkcji hotelowej, to nie jest wymysł li tylko inwestora, to nie jest tylko i wyłącznie nasza sugestia, ale to jest to, co tam się wpisuje bezboleśnie. Natomiast jeśli chodzi o te badania historyczne, później stratygraficzno-odkrywkowe, które pozwalają z tych warstw po odkryciu zobaczyć, czy coś tam jest w strukturze ścian, jeśli chodzi o warstwy malarskie, jeśli chodzi o te malowidła patronowe, chociażby wspomniane wcześniej, to są pewne blokady z jednej strony dla nas projektantów, a z drugiej strony one nam wyznaczają jakiś kierunek, w którym my możemy pójść. Bo zablokowanie jakiegoś sposobu myślenia w drodze projektowej, no to jest też to, co nas pcha w kierunku może takiego sensownego wykorzystania tego zabytku. A czy mogłyby nam panowie zdradzić? Oczywiście. Chciałbym jedną rzecz dodać, jeśli można. Cel, którym była kiedyś ochrona wartości zabytkowych, zmienia się i jest nim teraz wykorzystanie wartości historycznych. To jest pan profesor Jacek Pulchla, więc myślę, że autorytet w tej dziedzinie. I to jest coś, na czym myśmy się właśnie chcemy, żeby to tak było. A czy mogą panowie nam zdradzić, jak wyglądało pierwsze spotkanie w ogóle z inwestorem? Jak to się stało, że państwa biuro zostało wybrane do realizacji tego wspaniałego projektu? Tego budynku. Czy mogliby panowie zdradzić, jak wyglądało pierwsze spotkanie z inwestorem na temat poczty? Jak to się stało, że to panowie projektują?
wyglądało pierwsze spotkanie? Tak. No pierwsze spotkanie wyglądało tak, że... Tak, było macie bardzo nie zepsuć dynamiczne. Panowie, powiedział i na tym zakończyło się. No inwestor, tak jak powiedziałem na początku, on chciał, żeby ten zabytek zaczął na niego zarabiać. I wymyślił, że najlepszym sposobem będzie to hotel i to był pomysł dobry. Wymyślił również na podstawie tabel Excela, żeby to był hotel duży, co już nie było takim dobrym pomysłem, dlatego, bo on się tam nie mieści. Tym bardziej, że w sąsiedztwie mamy zbudowany w 90-tych latach Holiday Inn, który połknął Pałac Pareńskich, i oddzielił się od poczty taką dość brutalną ścianą szczytową. My chcemy zrobić taką niską, przebudować tą oficynę, która już jest w tej chwili kompletnie zdewastowana. W niej praktycznie biorąc nic nie zostało z oryginalnej paczkarni Tadaniera. Został fragment ściany, o ile pamiętam, przy klatce schodowej i bardzo piękny taki orzeł na takim fryzie kryształkowym. Przy czym nie wiadomo, czy ten orzeł jest autentyczny, bo jest świetnie zachowany w przeciwieństwie do reszty budynku. Ale jest bardzo ładny, także on na pewno zostanie. I chcemy, żeby ta oficynka nowa była w gabarytach istniejącej mniej więcej, co jest zresztą zapisane w planie. I żeby ona trochę tak wpełzła na tą ścianę szczytową, żeby jak gdyby ją przełamała i żeby ona nie dominowała nad podwórkiem. Panie Andrzeju, jeszcze pytanie, kiedy w takim razie krakowianie będą mogli zobaczyć już gotowe, pocztę? No to jest ciekawe pytanie rzeczywiście. No, pytanie, jak dalej potoczą się rozmowy i proces decyzyjny Biura Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Natomiast no, wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze i przy dobrej woli obydwu ze stron, jeśli można to tak w ogóle nazwać, bo wszystkim nam zależy na dobru budynku, wydaje się, że powinno się udać wypracować jakiś kompromis. To czekamy. My to też czekamy. No dobrze, trochę było o poczcie, to myślę, że teraz może powiem o innych inwestycjach. Myślę, że do pana Dawida tutaj pytania z Echo Investment. Jakie inwestycje? Z Noho Investment. Jakie inwestycje w zabytkowych budynkach realizują państwo w tym momencie w Krakowie? I tutaj też chciałabym się mocniej skupić na Dolnych Młynach, bo mieliśmy też dużo pytań, co tam się dzieje, jak to teraz wygląda. Jeżeli pan mógłby zdradzić. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękuję za zaproszenie i spotkanie w tak zacnym towarzystwie. W Krakowie Noho realizuje dwie inwestycje w tkance zabytkowej. Jeden to jest projekt przy ulicy Dolnych Młynów, więc słynna fabryka cygar i papierosów. Drugim projektem to jest projekt Młyny Mogilska, czyli rewitalizacja obiektów po polskich zakładach zbożowych. Ja może wprowadzająco powiem coś więcej na temat Dolnych Młynów. Myślę, że później Józef będzie w stanie powiedzieć, jako autor projektu Młyny Mogilska, będzie w stanie coś więcej powiedzieć o młynach i dylematach i problemach, które nas tam spotkały. Generalnie Dolne Młyny, ja dzisiaj spojrzałem w kalendarz i ze zgrozą tak naprawdę muszę stwierdzić, że nabywając tą nieruchomość w 2020 roku, biorąc pod uwagę obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, nie byliśmy świadomi tego, że będziemy musieli tak długo czekać z rozpoczęcia inwestycji. Wynikało to z kilku aspektów. Po pierwsze, pierwotny projekt, i tu w kontekście poszukiwania funkcji na obiekty zabytkowe, pierwotny projekt inwestycji obejmował funkcję biurowo-usługowo-hotelową.
bo taką decyzję podjął ówczesny właściciel tego terenu. My przeprocedowaliśmy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pozwolenie konserwatorskie umożliwiające nam realizację założenia apartamentowo-usługowego. Idea nasza jest taka, żeby dominującą funkcją była funkcja apartamentowa. Jako część usługowa w części parteru i przy ziemi chcemy zlokalizować food hallę, w związku z tym chcemy wrócić do takiego pomysłu, żeby to miejsce przywrócić krakowianom. W związku z tym bardzo bogaty koncept gastronomiczny z częścią restauracyjną. W kontekście dylematów, które mieliśmy i które udało się nam już rozstrzygnąć, to w jednym z budynków usytuujemy hotel. I teraz w kontekście Dolnych Młynów i tkanki zabytkowej, bo to jest bardzo istotne. Wpis do rejestru zabytków zespołu został dokonany na wniosek inwestora. W rejestrze zabytków mamy tak naprawdę trzy budynki. Frontowy budynek administracyjny, budynek produkcyjny, to jest ten główny budynek, który Państwo znają, i w głębi działki znajduje się budynek magazynowy, w którym to... Najcenniejszy. Ten mniejszy, znaczy tak, no, gabarytowy jest mniejszy ewidentnie. Ale najcenniejszy, taki, no, najbardziej taka perełka, najciekawszy, o, najciekawszy. Prawda też jest taka, bo to, wiecie Państwo, no, wszyscy z nas na Dolnych Młynach bywali. Stan techniczny tych budynków jest bardzo, bardzo przeciętny. No, można powiedzieć, że to, co było cenne w tych budynkach, no, bezpowrotnie tak naprawdę zostało utracone. Oczywiście, że badania konserwatorskie pozwoliły nam na odkrycie poszczególnych tak naprawdę elementów, które chcemy wykorzystać, bo na pewno stanowi to wartość dla całego kompleksu. Ta trudność, o której wspomniałem na początku, wynika również z tego, że pomimo faktu, że mamy plan zagospodarowania przestrzennego, no to rozmawiamy ze służbami konserwatorskimi odnośnie choćby odtworzenia tego dwukondygnacyjnego budynku, który historycznie stał wzdłuż ulicy Dolnych Młynów. I to po prostu trwa. A w związku z tym idea nasza jest taka, że Dolne Młyny w tym wydaniu współczesnym, z poszanowaniem tak naprawdę historii, wrócą wkrótce. Weszli panowie w bardzo taką trudną też tkankę, też nie mówię o emocjonalnych jakichś tam problemach, natomiast on tam najpierw Austriacy zbudowali, później monopol miało państwo, później zostało sprzedane, Amerykanie przebudowali, zrobili tam sobie, no ja pamiętam, ogromne maszyny poprzywozili, to wtedy naprawdę tam produkcja była taka dość intensywna, więc tam się wszystko zmieniało, środek praktycznie, no nie zostało tam nic, no, z tego co było jeszcze wcześniej, więc tam te przekształcenia w środku, jeżeli chodzi o produkcję, no to były no, duże. Jedyne, co się zachowało, to właśnie suszarnia, która deski są nadal, gdzie piękne filary są nadal. I tutaj uśmiecham się. I chcemy je wyeksponować i wykorzystać. Tam zalakierować i zostawić. I zapraszać, żeby zwiedzać. To jest tak, na pewno to jest bardzo wymagający projekt, wymagający dla inwestora, dla służb konserwatorskich. Ja celowo odnoszę się do zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, bo z punktu widzenia inwestora, który nabywa nieruchomość, mając określoną wizję, zwykle tą wizję konfrontuje z zapisami planu zagospodarowania. I z punktu widzenia takiego procesu inwestycyjnego i ryzyka podejmowanego przez inwestora, ciężko dzisiaj zrozumieć sytuację, kiedy rozpoczęcie procesu inwestycyjnego się po prostu przedłuża, bo to są koszty. Bo to są koszty i oczywiście, że możemy powiedzieć, no tak, to przy tego typu inwestycjach czas jest istotny, po to, żeby choćby zrealizować badania konserwatorskie, program badań konserwatorskich.
tak jak pani Edyto, pani pamięta, mieliśmy taką dyskusję z mieszkańcami dzielnicy, którzy z jednej strony przez trudne doświadczenia funkcjonowania Dolnych Młynów, czyli tak naprawdę zagłębia imprezowo-kulturalnego, dopytywali tak naprawdę, co w tym miejscu chcemy zrobić. Tak z drugiej strony odpowiedzialność za przestrzeń, odpowiedzialność za te obiekty zabytkowe powoduje, że naprawdę czas przygotowania tej części projektowej może się okazać, że będzie zbliżony do samego okresu realizacji. Bo w kontekście terminów ja zakładam, że będziemy gotowi już z ostatnim z budynków w pierwszej połowie 2026 roku. Ale patrząc na przestrzeń czasu i moment, kiedy... Panie Dawidzie, bo to jest ogromna inwestycja. Tam się naprawdę bardzo dużo zmieni, bo tam nie jest tylko remont, ale tam jest... No, tam jest remont, budowa, oczywiście, że tak. Tam jest realizacja parkingu podziemnego. Tak, to oczywiście, jest ogromna inwestycja, tak, wyzwanie niesamowite. Dlatego zakładamy, że to nam zajmie przynajmniej 36 miesięcy. Natomiast mieszkańcy okolicy, przyznam szczerze, no patrzą z nadzieją, że te budynki przestaną niszczeć, bo no żal było patrzeć, znaczy do tej pory, no niestety one są jeszcze cały czas w opłakanym stanie, że one jednak odzyskają swój blask i mam nadzieję, że tak jak wiele osób, które ja znam, chodziło tam do przedszkola, ja również, więc te budynki też mnie są bliskie, więc mam nadzieję, że ten blask odzyskają i wszyscy też tam będziemy się mogli spotkać na jakiejś kawie. Nie mam żadnych wątpliwości, że tak będzie. Przywrócimy Dolne Młyny krakowianom. Z takich pomysłów, które myślę, że też będziemy w stanie we współpracy z miastem wdrożyć, to chcielibyśmy doprowadzić do połączenia Parku Szymborskiej przez przebudowaną ulicę Dolnych Młynów z zielenią, która jest na naszej działce. Oczywiście, że zobaczymy, w jakim kształcie będziemy w stanie uzgodnić tą zieleń z konserwatorem zabytków. Właśnie, na razie to są plany. To są plany, ale to są tak naprawdę plany, które wpisują się w ideę całego kompleksu. Tak, to ten kwartał w ogóle by się bardzo zmienił. A dodatkowo, pani Edyto, jak przebudujemy ulicę Dolnych Młynów, bo to zadanie przed nami, prawda? Czyli wprowadzenie zieleni na ulicę Dolnych Młynów i dodatkowo wprowadzimy zieleń jeszcze na odcinek Dolnych Młynów między Rajską a Krupniczą, to w ogóle będziemy mieli tak naprawdę zielone kwartały miasta. Jeżeli państwo pozwolą, to ja może przekazałbym mikrofon Józefowi Białosikowi. Tak, ja ewentualnie dopytam też pana Józefa, bo pan wszedł w ten projekt niedawno. Chciałam zapytać... Jeżeli pani pozwoli, to ja może powiem, bo tak naprawdę chciałem, żeby... To jest tak, rzeczywiście, i to jak już pani zaczęła, to możemy tu powiedzieć, że tak, projekt Dolnych Młynów również realizujemy z B2 Studio Józefem Białasiekiem. Natomiast Józef jest na Dolnych Młynach z nami dopiero od kilku miesięcy, prawda? W związku z tym można powiedzieć, że na razie ciężko pracuje i przygotowuje się do startu. Do startu, dokładnie. To ja bym zapytała, czy ten projekt jest dla pana satysfakcjonujący, czyli to, co pan tam dostał tą materię do obróbki, czy tam warto byłoby jeszcze coś zmienić, poprawić, coś udoskonalić? I mam takie pytanie, ile tych drobnych detali, szczegółów, których tam nie ma wiele. Z tej starej fabryki jesteśmy w stanie zostawić, czy ta historia tego miejsca jest w stanie tam przetrwać po tak dużej przebudowie? Ja zacznę od czegoś innego, bo muszę tutaj zapolemizować z pewną opinią, która padła na samym początku, bo ja się z panią Dominiką nie zgadzam. Mianowicie chciałem powiedzieć, że zasób obiektów zabytkowych jest ruchomy. To jest nieprawda, że mamy zamknięty i koniec, tylko cały czas się powiększa. Podam prosty przykład. My w tej chwili robimy projekt w budynku, który jest w ewidencji zabytków i który jest autorstwa profesora Bolińskiego, budynek biurowy z lat 60. Myślę, że 10 lat temu nikt jeszcze nie wiedział, że to będzie zabytek. Nie myślał o tym. A dzisiaj jest i tak, i chciałbym, dlatego o tym,
na przykład Krakowie też oczywiście, ale bo Krakowia, o ile wiem, nie jest jeszcze zabytkiem formalnie, w sensie formalnym. Jest? No to przepraszam, myślałem, że nie. Okej. No to Krakowia też. No akurat powiedziałem coś, co znam bliżej. Chcę tylko powiedzieć, że to jest płynne wszystko, ale płynne w takim sensie, że się zmienia. Nie płynne, że może być, może nie być, tylko że się zmienia. I druga rzecz, którą chciałem podkreślić, i muszę to powiedzieć po raz pierwszy publicznie, a mówię to prywatnie bardzo często, bo się tego nauczyłem u tego pana Romualda, który tutaj siedzi, Leglera, że kompletnie, ale to kompletnie, bo to dotyczy, to co teraz powiem, dotyczy i Dolnych Młynów, i Młynów na Mogińskiej, kompletnie jest pomijane i niedoceniane i nikt nie zwraca na to uwagi, na kontekst urbanistyczny, szerszy niż tylko sam ten obiekt. Po prostu w ogóle jakby w Polsce to nie istniało. I dlatego skoro zaczęliśmy o Dolnych Młynach, to ja uważam, że kompleks Dolnych Młynów i Parku Szymborskiej to jest tak silne założenie urbanistyczne, że uważam, że do NOHO powinna się ustawiać kolejka przedstawicieli miasta, którzy powinni prosić, żeby wszystko można było skoordynować i żeby to razem działało na zasadzie synergii, bo Dolne Młyny są fajne, Park Szymborski jest fajny, ale Dolne Młyny i Park Szymborski to nie jest, to jest razy pięć. Jeżeli chodzi o znaczenie urbanistyczne, znaczenie przestrzenne, jakość życia wokół tego i tak dalej, i tak dalej. Na to tak. Nikt nie zwraca uwagi. No właśnie nie. Niestety tu jestem bardzo krytyczny. Ponieważ zostawiliśmy tą zieleń, która jest przy ulicy Czarnowiejskiej, gdzie mieszkańcy walczyli o to, żeby ta zieleń jednak została, bo z tym odtworzeniem tego budynku faktycznie my jako mieszkańcy mieliśmy problem, wytyczne konserwatorskie były inne, plan zakładał też tam zabudowę, więc cały czas ta zieleń gdzieś tam, żeby jednak w stronę Parku Krakowskiego jednak ciągnąć tą zieleń, więc żeby jednak ta całość była. Przyznam szczerze, że dopóki nie został wybudowany budynek Rajska 3, to ten kompleks fabryki tytoniów, biblioteka, ogród sztuki, to był naprawdę strasznie fajny kwartał. No niestety budynek Rajska 3 troszeczkę zaburzył te proporcje tych takich tych fajnych budynków takich austriackich. No, ogród sztuki troszeczkę się zmienił, tam była dawniej stolarnia, też taki bardzo mały kameralny budynek, został przebudowany, zmieniony. Super też fajnie się wpisuje, ale nie, jednak znaczy ja jestem taką osobą, która jednak bardzo zwraca uwagę na to, gdzie to się znajduje, co dookoła jest i czy to wszystko razem będzie. To znaczy, ja miałem na myśli nie to, bo chyba zostałem źle zrozumiany. Nie chodzi mi o to, że odbiorcy tego nie zauważają. Odbiorcy jak najbardziej to zauważają. Mnie chodzi o to, że nie zauważa się tego w procesie planowania, w procesie przygotowywania inwestycji na poziomie takim styku jakby z formalnościami. O to mi chodzi, że my tego bronimy, bo to wiemy, ale są tacy, którzy tego nie wiedzą, a poza tym systemowo nie ma, no to nie ma większego znaczenia, tak? Znaczy to nie istnieje systemowo, nie? Nikt nam nie każe w żaden sposób. Powiedzmy, że plan miejscowy jest czymś takim, ale plan miejscowy też nie do końca jest zbyt ogólny, to znaczy pewnych szczegółów w ogóle nie przewiduje, ani w ogóle nie definiuje. To trzeba zrobić później. I teraz gdyby to otoczenie, z którym pracujemy, bo to jest praca zbiorowa, jakby nie było, architekt jest liderem, ale to jest praca zbiorowa. Od nas nie zależy wszystko. My musimy reagować na rzeczywistość, na inwestora, na konserwatora, na technikę, na warunki gruntowe, na cokolwiek. No tak, ale tutaj akurat Dolne Młyny są takim przykładem, gdzie zostało zaangażowane też społeczeństwo i cały czas inwestor ma gdzieś ten oddech tej społeczności, która jest i mieszkańców wokół i w ogóle Krakowa, mieszkańców Krakowa, cały czas na plecach ten oddech, który tam patrzy, co się dzieje, jak się dzieje. Tak jest. To prawda, tak. Dlatego aktywnie moderujemy tą dyskusję. Ale tych spotkań cały czas gdzieś tam, znaczy ta tradycja tych spotkań co jakiś czas, mam nadzieję, że będzie i będziemy w tym dialogu cały czas. Na pewno tak będzie, panie doktor. To jeszcze tak, przepraszam, tak, taką dygresję zrobię. Czy do wszystkich państwa, czy dialog społeczny przy takiej przebudowie, rewitalizacji miejsc zabytkowych,
czy powinny się odbywać konsultacje? Obojętnie, czy to jest prywatny inwestor, czy inwestorem jest miasto, czy takie konsultacje, braliśmy udział razem z panem profesorem w konsultacjach i w takich warsztatach dotyczących Wesołej, które się świetnie sprawdziły, to naprawdę był bardzo fajny i dobrze chyba spędzony czas. Czy takie konsultacje powinny się odbywać, a propos funkcji na przykład jakiegoś budynku? Znowu coś muszę powiedzieć, niestety znowu krytycznego. Konsultacje powinny się odbywać, bo im więcej wiemy o interesach tak zwanych interesariuszy, czy ich poglądach i tak dalej, tym lepiej. Ale chcę powiedzieć, nie wiem o których pani mówi konsultacjach na Wesołej, ale jeżeli te, które były w pandemii, to ja uczestniczyłem zdalnie w nich i muszę powiedzieć, że byłem, no po prostu ręce mi opadły, mimo że one były zorganizowane dość profesjonalnie, to na pierwszym spotkaniu usłyszeliśmy, że organizatorzy udali się do biura, znaczy przepraszam, zawsze jestem poprawiany, do Wydziału Planowania Przestrzennego i dowiedzieli się, że projekt planu już jest i dobrze by było, że konsultacje konsultacjami, ale projekt już jest. No to przepraszam, to nie są żadne konsultacje. To jest pozorne działanie, to jest udawanie. Ale Biennale zrobiło bardzo fajną pracę. No właśnie, może jak już pani dotknęła tego problemu, bo się przysłuchuję tej dyskusji, przede wszystkim chciałem podziękować za możliwość bycia tutaj z państwem, bo problem jest rzeczywiście szczególnie dla Krakowa ważny, bo mówimy, że jest to mnóstwo zabytków i każdy właściwie zakątek tego miasta coś nam oferuje wartościowego, ale też chciałem tak ogólnie zwrócić uwagę, że w małych miastach jest również ten sam problem. One mają swoje wartości kulturowe, społeczne, historyczne, mają pamięć miejsca, mają tożsamość i tam w tamtych miastach przy małych ośrodkach, które nie mogą sobie pozwolić na takie dyskusje, powinien jakiś z Krakowa emanować przykład, jak należy z takimi miejscami się obchodzić. Oczywiście należałoby też prowadzić ten proces konsultacji, o którym pani wspomniała, jest to oczywiście bardzo ważna w procedurze kształtowania przestrzeni miejskich, niesłychanie ważny element składowy tego procesu, który tworzą architekci, jak tutaj kolega powiedział, ale też i społeczność, z którą się rozmawia i wszystkie inne okoliczności, w tym też i ekonomiczne, które mają na to na pewno duży wpływ. Z Wesołej w dyskusji praktycznie nie zostało nic. I rezultat z takiej dyskusji właśnie jest o tyle brakiem dobrego przykładu, ponieważ nie ma dalszego ciągu. Miasto nie rozmawia na ten temat. Konsultacje, które się odbywały po już Biennale, również prowadziły do tego, że były nawet pomysły, jak kształtować rozwój tego obszaru w zgodzie z jego tradycją, w zgodzie z jego wartościami kulturowymi, które się zakorzeniały jeszcze na samym początku, kiedy tam ogrody były dla biwakowania miejskiej, że tak powiem, zabawy. I to wszystko ucichło, bo jedyny argument, który dotarł do mnie jako uczestniczącego w tych dalszych procesach, był taki, że my mamy na tych budynkach, jak to miasto, zarabiać, wynajmować czynsze i nie patrzeć na to, co tam sobie ludzie mówią. I to jest ten problem, który właściwie w Krakowie, i myślę, że pani doktor też powinna o tym może gdzieś kolportować, przekazywać taką wiedzę, to, że to Wydział Ochrony Zabytków powinien również w tym kontekście rozpatrywać swoje uczestnictwo w procesie powstawania, przekształcenia nie tylko budynków, ale też i przekształcenia przestrzeni urbanistycznych, miejskich, bo całe życie miasta odbywa się w zasadzie, tak mówiąc szczerze, między budynkami, bo tych wejść do budynków będzie dla nielicznych, a tych, którzy będą między budynkami żyli, będzie bardzo dużo. O tym same Dolne Młyny w tym okresie przejściowym poświadczyły, że tak najwięcej się działo na zewnątrz, a nie w knajpkach wewnątrz. To jest ten proces, który powinien się naprawdę dzięki takiej dyskusji gdzieś wdrażać coraz bardziej, ale również do czynników decydujących. Myślę o Urzędzie Konserwatorskim, myślę o Wydziale Planowania Przestrzennego, myślę też o magistracie, o jego naczelnym dowództwie, które powinno brać pod uwagę tego typu konsultacje, bo one dają świadomość tego, że może każde z tych działań być przedmiotem społecznej akceptacji, co przynosi satysfakcję i konkretnemu inwestorowi, ale też i miastu i tworzy z miasta na arenie międzynarodowej
wartość dodaną. Miasta ze sobą konkurują z ściągnięciem inwestorów, z ściągnięciem turystów, z tego, co przynosi życie ekonomiczne, a to życie buduje przyszły rozwój miasta. Bez tych nie ma. Żebyśmy nie wiem jak chcieli, to bez tych pieniędzy się nie da. Nie? To jedyne nocho jest bogate, że może wydawać pieniądze ile chce. Ale wracając na poważnie do tego, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, to myślę, że jednym z takich ważnych elementów jest to, żeby sobie uświadomić, jak tak naprawdę proces obchodzenia się z zabytkami powinien się kojarzyć nam z nowymi wartościami, które czas nasz wnosi do życia tego miasta, poprzez między innymi inwestycje. No właśnie, panie profesorze, bo my zazwyczaj boimy się tego, że przychodzi inwestor i zmienia nam to miejsce, które znamy. I ten strach powoduje, że jesteśmy na nie. Że najlepiej, żeby po prostu dalej była tam ta poczta, prawda, żeby ta fabryka tam dalej była, czy nie wiem, pałac był dalej pałacem. No po prostu, żeby nic kompletnie się, żeby to zakonserwować, zostawić i tak bardzo się boimy tych zmian. A właśnie dlaczego? No, nie wiem, czy to jest brak wiedzy, brak złe doświadczenia? No wystarczy przecież popatrzeć na rozwój Krakowa. Przecież cały czas się coś zmieniało. Czy to było ze świadomością ochrony zabytków, które się potem zinstytucjonalizowały, czy to było spontanicznie z racji tego, że jeden chciał rozbudować, no tak było na temat poczty, że chciał coś rozbudować, to musiał dobudować skrzydło. To nie znaczy, że dewastował zabytek, ale dodawał nową wartość. Czy ta nowa wartość powinna być dodana w charakterze, w stylu, być powtórką z rozrywki, którą już ktoś kiedyś zrobił? Czy powinna być nową wartością, która wzbogaca tradycję, bo ją rozwija przez to, co wnosi nowe życie? Dam przykład Międzynarodowego Centrum Kultury, które się przekształciło jako obiekt zabytkowy, ale ile rzeczy nowoczesnych zostało wprowadzonych? Ile to dodało wartości do życia tego budynku, ale też do tego życia publicznego, które przyciąga możliwościami, jakie stworzył ten budynek po przebudowie. To jest najlepszy przykład. W samym sercu, w rynku można było przekształcić ten budynek na coś, co przyjęło nowe, potrzebne dla życia tego budynku, eksponując wszystkie wartości historyczne, które rzeczywiście zasługiwały na to, żeby tą historyczność udokumentować. Myśmy w czasie prac na przykład odkryli kawałek sklepienia gotyckiego, łuk, który był w przestrzeni publicznej, wewnętrznej tego budynku. Nagle się okazało, że świetnie udekorował tą przestrzeń. W czasie już realizacji się odkrywało rzeczy. Ale to nowe wcale nie było obce do tego. I dzisiaj pan profesor Pulchak, który wspomniany przez Józefa, bardzo mocno podkreślił to, że dzięki współczesności ten budynek przyciąga ludzi, którzy się spotykają z historią. Czyli ta historia ożywa dzięki naszej odwadze, że można było zrobić coś, co wciąga tam ludzi do środka. Przynosi tą publiczność jako odbiorcę przestrzeni i wartości kulturowych tego miejsca, w którym się coś podziało. I myślę, że mogę tutaj jakby troszkę odejść od konkretnych budynków, powiedzieć, że z mojego punktu widzenia obiekty kultury szczególnie, bo takimi też mamy do czynienia, jeśli chodzi o ich przebudowę, czy ewentualnie rozbudowę. Takie obiekty kultury powinny być z natury rzeczy nastawione na to, że otwierają swoje publiczne przestrzenie wewnętrzne, czyniąc z nich przestrzenie publiczne miasta. Ja powiem przykład, który na pewno u Państwa wzbudzi kontrowersję, jak robiliśmy budynek opery. Wszyscy oczywiście wieszali psy, takie, siakie, niedobre, nieładne. Ale powiem rzecz, która dotyka bardzo osobistych przeżyć. Dlaczego ja zostawiłem w tym budynku budynek dawnej ujeżdżalni koni? Dlaczego został zachowany w kształcie, dokładnie w proporcjach takich, jakby, mimo tego, że materiał, elewacja się zmieniła? Otóż zadzwonili do mnie byli artyści operowi, już dzisiaj na emeryturze, czy wtedy to już było 10 lat temu, którzy poprosili mnie, żeby oprowadzić ich po tym budynku. I największym dla mnie wzruszeniem było to, jak ci ludzie mi dziękowali za to, że pamięć o nich, o ich działalności została utrwalona w tym budynku. To był jedyny projekt w konkursie, który zostawił to miejsce, tą elewację,
mówię o bryle, o kształcie, po to właśnie, żeby pamięć o tych, którzy tam tworzyli swoje życie artystyczne, wnosili w życie miasta, żeby oni mieli z tego jakąś satysfakcję, żeby się utrwalił ten przekaz dla przyszłych pokoleń. A drugim aspektem, który mnie skłonił do tego, żeby zostawić ten budynek, to było to, że jest ulica, pierzeja tej ulicy i ona się w pamięci wielu mieszkańców zakotowała jako właśnie budowana tą kształtem bryły dawnej ujeżdżalni. Można było tam postawić wysoką ścianę, zmienić to całkowicie. Specjalnie to zostawiłem. To skojarzenie stare z nowym jest tam najbardziej, mimo głosów krytycznych, ja mogę pokazać, ile zagranicznych turystów, którzy przyjeżdżali, składali mi gratulacje i mówili, tak należy budować ciągłość miasta poprzez pokazanie tego, co wartościowe było, nawet jeśli ono troszkę zmieniło oblicze przez nowy materiał, okładzinę z kamienia, których wcześniej nie było, ale on to było konieczne z innych względów. Ale to właśnie, że daje się stworzyć miejsce, które pamięcią sięga do dawnych czasów, ale równocześnie dopisuje nowoczesność, współczesność, to jest ten kierunek, który powinniśmy również tworzyć w zakresie samych budynków. Jak koledzy mają problem z pocztą i tworzą nowy czas tego budynku, to ten nowy czas musi być tam pokazany, a te artefakty, które mogą świadczyć o jego przeszłości, są jak najbardziej do uwidocznienia, co nie znaczy, że nie można dobudować skrzydła, że nie można wprowadzić funkcji hotelowej, bo najmniej jest, proszę patrzeć na rynek. Większość kamienic przestała być kamienicami mieszkalnymi, ale ich fasady, ich atyki świetne zostały pokazane dalej w panoramie tego miejsca, a to, że się zmieniło funkcjonalnie, to nic nie znaczy. No, taki jest czas, prawda? Natomiast ich imidż na zewnątrz dalej buduje nam jakość przestrzeni publicznej samego rynku. To przechodząc... Mógłbym mówić długo, no, ale... Szczerze mówiąc, mam nadzieję, że jeszcze pan profesor zajmie nam czas. Natomiast jak już mówimy o konsultacjach i o takim przenikaniu się historii z teraźniejszością, to tutaj do pana Filipa chciałam skierować pytanie. Taką bardzo trudną materią zabytkową są forty. Są forty, Kraków był twierdzą, mamy mnóstwo tych obiektów fortecznych w Krakowie. Mam wrażenie, że jeszcze niedawno one były w ogóle zapomniane i jakoś tak po macoszemu traktowane, ale pan doktor może mnie tutaj wyprowadzi z błędu. Natomiast co mnie cieszy, że dostaliśmy od ICOMOS wyróżnienie, czy nie wiem jak to nazwać, nagrodę za modelową rewitalizację obiektów fortecznych. Czy tak jest? Dziękuję bardzo za zaproszenie. Tutaj ta moja afiliacja taka bardzo długa się pojawiła. Ja tutaj chciałem przede wszystkim jako architekt, tak jak też znamienici koledzy, i jestem też członkiem Towarzystwa Badań Fortyfikacji Austriackiego, więc jakby dedykowany do krakowskiej twierdzy. Tutaj ten duch Austro-Węgier zresztą się pojawia, bo i poczta wzorcowa, i fabryka tytoniu, prawda, więc ta cała struktura, którą odziedziczyliśmy, to również jest twierdza. I tutaj też bardzo się cieszę, że to został przywołany ten szerszy kontekst, czyli ta skala, no, nie pojedynczego obiektu, tylko właśnie urbanistyczna. Tu mamy do czynienia ze szczęśliwie zachowaną ogromną strukturą, która w ogóle, jak powstawała, wykraczała poza skalę organizmu miejskiego Krakowa, bo jeszcze Podgórze nie było przyłączone. Ta twierdza obejmowała gminy okoliczne, ościenne, które niektóre z nich dopiero w latach 70. XX wieku zostały włączone administracyjnie w obręb Krakowa, natomiast to już była twierdza. I tutaj myślę, że dobre byłoby patrzenie takie właśnie całościowe na strukturę, takie miasto w mieście praktycznie, a nie na pojedyncze obiekty. Bo rzeczywiście te obiekty, no, nie bardzo są obecne w świadomości ogólnej. Jest natomiast taki patriotyzm lokalny, który się budzi tutaj też w ramach tych ruchów konsultacyjnych i partycypacji społecznej, które myślę jest w ogóle tematem na odrębne spotkanie. I można by się było zastanawiać, co jest tak naprawdę
na jakim poziomie tej partycypacji się znajdują konsultacje, bo tutaj też jak panowie koledzy wspomnieli wcześniej, to jest uczymy to trochę... Uczymy się dopiero ich. Tak, uczymy się, no, ale to, wrażenie, to są trochę takie, takie wymogi ustawowe chociażby, prawda, że trzeba zorganizować. Ale jakby wracając do meritum, więc dobre jest to, że zaczyna być postrzegana twierdza jako cały system, jako układ obiektów. Bardzo specyficzna technologia, no zupełnie ta formuła jakby no się zdezaktualizowała, bo tej funkcji no już nie będą nigdy pełnić. Mimo najszczerszych chęci to już nie przystają do współczesności akurat w tym względzie. Natomiast też to, co tutaj pan wspominał, to jest kwestia takiej synergii, czyli że jeżeli działamy w jednym miejscu, przy jednym z fortów, no to ten efekt jest jakiś taki no niewielki, natomiast jeżeli w kilku sąsiadujących obiektach, one są połączone dawnym układem dróg, są też połączenia widokowe, więc ten cały system wielki, jeżeli zacznie się aktywizować jego poszczególne elementy, no to będzie w ramach tej synergii o wiele lepszy, większy efekt i tutaj chciałbym pochwalić inicjatywy miasta, że w południowym odcinku twierdzy zostało ostatnio wyremontowanych kilka obiektów i są takie działania, żeby tą właśnie synergię, to takie łączenie ich działań wprowadzić. No bo też jakby formuła, no w każdym obiekcie nie możemy zrobić muzeum, bo po prostu będzie to nudne i jeżeli ktoś przyjedzie do jednego obiektu, zobaczy i będzie miał wszędzie taką samą, tutaj nie chcę współczesnym muzealnikom oczywiście nic odjąć, no ale to tak kojarzy nam się z gablotą, z jakimś manekinem w mundurze, no i to jest nie o to chodzi. Natomiast tutaj działania są takie, żeby obiekty, które są sąsiadujące, można jakby w ciągu kilku godzin odwiedzić po kolei, każdy z nich oferował trochę inny wachlarz funkcji całkiem współczesnych. I tak troszkę jest, tak? Bo Fort Kościuszko, no to chyba każdy zna, i hotel, i stacja radiowa, muzeum, no dużo tam się dzieje. To jest chyba taki najbardziej znany, najbardziej on jest najbardziej znany, jest widziany i jest na kulminacji wzgórza, więc trudno go przeoczyć. Natomiast tak, jest dużo obiektów, które są siłą rzeczy gdzieś ukryte przed wzrokiem i tylko okoliczni mieszkańcy wiedzą, że mają taki fort, ale też to, co udało mi się zaobserwować, ci mieszkańcy właśnie wiedzą, że to jest ich fort z ich miejscowości, bo mamy, nie wiem, na przykład we Wróblowicach pod Krakowem, to jest tak naprawdę ostatnia dużogabarytowa inwestycja w tamtym miejscu, to jest właśnie fort z końcówki XIX wieku. I tutaj myślę, że wprowadzenie tej współczesnej funkcji przede wszystkim o takim charakterze społecznym. Ja miałem przyjemność, okazję pracować przy dwóch obiektach. Jeden to jest ten właśnie fort we Wróblowicach, gdzie Fundacja Gloria Fortibus zorganizowała Muzeum Spraw Wojskowych, ale to jest nie tylko muzeum, bo to jest cały otaczający teren zielony i tam jest to takie, jakbyśmy powiedzieli ładnie po polsku, community center, czyli tam spotykają się mieszkańcy okoliczni, czyli tam są imprezy. Jak Borek, tak? Podobnie, przy czym tutaj była to jakby bardziej oddolna inicjatywa i też taka potrzeba mieszkańców tych peryferyjnych miejscowości, które od niedawna są w obrębie Krakowa, żeby mieć jakieś takie swoje miejsce spotkań. Fort Borek, no to jest już zinstytucjonalizowany, to jest zarazem Muzeum Polskiej Piosenki, ale również Dom Kultury i całkiem dobra kawiarnia. I wydaje się, że te właśnie funkcje dla fortów takie kulturalno-oświatowe, można by nazwać, chyba tak bardzo dobrze się wpisują w te forteczne budowle. Znaczy one dobrze się wpisują, bo tak jak tutaj koledzy wspomnieli, no każdy projekt zaczyna się od tabelki w Excelu i tak naprawdę w forcie żadna tabelka się nie złoży. Bo to są no, niewspółmierne nakłady środków jakby do zwrotu to się nigdy nie zwróci. Inwestycji. Specyfika tej technologii właśnie, o której mówiliśmy, no, że tam są małe otwory okienne, to są niewielkie pomieszczenia, to są grube betonowe przegrody, z którymi w zasadzie no,
trzeba to brać takim, jaki jest. Niewiele się da. Czy możemy powiedzieć na przykład w przybliżeniu, jakie kwoty są, żeby na przykład teraz mówimy o świętym Benedykcie. Tam są konsultacje, tam są plany. Jakie to są rzędu pieniądze, żeby taką budowlę udostępnić i żeby tam coś się zadziało? Znaczy ja właśnie wspominałem o dwóch obiektach. Drugim obiektem jest ten Fort Benedykt, dla którego opracowywałem program funkcjonalno-użytkowy, jakkolwiek to nie brzmi, no w kontekście zabytku, no ale to też ze względów właśnie proceduralnych, prawnych, no trzeba było w jakieś ramy ten program, czy tą koncepcję wykorzystania, pomysł na ten obiekt trzeba było ująć. No kwoty są, zależy jak to rozpatrywać, no bo w budżecie domowym, no to powiedzmy kilkanaście milionów złotych robi wrażenie, natomiast w inwestycjach komercyjnych to już może niekoniecznie. Natomiast to są tego rzędu kwoty, ale one, tam też ten program był zupełnie minimalistyczny. Tam chodziło bardziej o prace konserwatorskie przy elewacjach, minimalne wprowadzanie instalacji i też właśnie brak obliczenia na duże ilości użytkowników, co jakby było pewnym przekleństwem tego obiektu, że no nie da się tam wprowadzić więcej niż 50 osób naraz. Ze względów na bezpieczeństwo pożarowe, również kwestie dostępności dla osób niepełnosprawnych, prawda, te wszystkie zawiłości współczesnego życia. No, ten obiekt nie był po to budowany, więc jakby zupełnie nie przystaje. No i tutaj akurat jest najemcą czy późniejszym użytkownikiem będzie Muzeum Inżynierii i Techniki. Więc to jest taki inwestor właśnie też instytucjonalny, który ma jakby inne ma cele statutowe. Ten wynik ekonomiczny nie jest tutaj priorytetem. A czy może pan jeszcze nam powiedzieć, ile mamy takich obiektów w Krakowie? Czy obiektów mamy tych związanych z twierdzą Kraków, to mamy ponad setkę. Czy jesteśmy w stanie je wszystkie wyremontować, czy odbudować? No tutaj to też do pani doktor jest pytanie o jakby strategię, prawda, czy jaką konwencję przyjąć, bo są różne szkoły. No taka rekonstrukcja, czy mówiąc w skrócie disneylandyzacja pewna, no na pewno nie jest odpowiednią drogą. Myślę, że tutaj bardziej to ujęcie takie właśnie całościowe, czyli że pewna waloryzacja dla każdego z tych obiektów będących częścią całości, adekwatne punktowe działanie, myślę, że bardziej niż stawianie na nowo po tam stu kilkudziesięciu latach na nowo stawianie twierdzy. No, Austro-Węgry były słabym, ale jednak mocarstwem. Natomiast no, ten budżet gminy miejskiej, no, myślę, że nie obejmuje takich działań na rzecz obronności. Więc. Czyli forty to są takie, że jednak takie obiekty, które warto brać pojedynczo, dostosować do okolicznych potrzeb i całościowo nie da się popatrzeć na to, tak żeby... Nie, no właśnie myślę, że powinno się na to popatrzeć całościowo, natomiast one są takimi węzłami większości. No właśnie, przepraszam, się włączę, bo to, co pan mówi, panie doktorze, to jest absolutnie sposób na to, żeby ożywić te budynki nawet bez konkretnych stałych funkcji, które one są przypisane. Wciągnąć je w system chociażby zwiedzania, poznawania historii. Coś małego jest przyciągane, ale w kontekście innych, wtedy to ma sens, bo nie da się takich fortów zrobić. Chciałem nawiązać jeszcze do jednego takiego aspektu budowania zabytków od nowa. Najgorzej, co sobie można wyobrazić. Fałszerstwo jest niedopuszczalne. Nie można fałszować historii. Był zabytek oryginalny, są fragmenty oryginalne, proszę bardzo, ale budować od nowa zabytek, chyba komentarza nie trzeba. No tego nie wolno robić. No. A mamy takie przypadki, że czasami zalecenia przychodzą, że trzeba to zrobić takie, jak to było, chociaż nie ma żadnego śladu. No. Teraz na potęgę w całej Polsce budujemy zamki. No tak, tylko ocena tego faktu jest chyba jednoznaczna. No właśnie powinno się nie dopuszczać do tego, żeby taki zamek powstał, chyba że on jest zamkiem nowym. No. A nie rekonstrukcją czy odtworzeniem czegoś, co kiedyś było w historii zapisane poprzez oryginalną materię, tą intelektualną, tą kulturową, tą materialną, czyli w technologii takiej jak było, bo to wtedy jest
karalne, szafot albo pręgierz na rynku, nie? Więcej zamków jest w Disneylandzie. Tak. Właśnie. Panie Dominiko, czy są w takim razie jakieś ramy, których właśnie nie można naruszyć? Czy o czym powinniśmy pamiętać? Bo to są takie... Odwieczna kwestia rekonstrukcji. Trwała ruina bardzo dobrze wygląda, także dziękuję bardzo panie profesorze za ten głos. Czy są jakieś ramy, których nie można naruszyć? Nie można zburzyć zabytku, tak, przede wszystkim. Szczególnie tego wpisanego do rejestru zabytków, to jest przede wszystkim. Fasadowość też nie jest dobrym pomysłem. Zabytek to jest nie tylko to, co widzimy na zewnątrz, ale to jest również jego wnętrze, również wyposażenie, rozplanowanie wnętrza, dekoracje, które są w środku. No właśnie, czy inwestorzy zwracają uwagę na to, że mają piękną balustradę, że mają piękne kafelki, że klamka, która jest w oknie, powinna zostać? Czy świadomi inwestorzy zwracają uwagę. Ta świadomość zaczęła się już powoli budzić. Oczywiście no, serce boli, krwawi, kiedy widzimy czasami gdzieś remonty i wyrzucone kafle, wyrzucone posadzki i brak tej świadomości. Ale ja myślę, że to jest po prostu praca od podstaw i kształtowanie po prostu tej świadomości. Właśnie brakuje chyba nam, nie wiem, czy wrażliwości, czy wiedzy, że to są, ta wartość budynku jest właśnie w tych szczegółach. Przez wiedzę, czyli cały czas edukować, mówić, że te detale... Pokazywać, tak. No, rola architekta też jest ważna, to bardzo w takim procesie na pewno. On też jest pewnego rodzaju twórcą i uświadamiaczem, co można, czego nie można. Tak? Na nim też leży jakby duża odpowiedzialność za... Na poczcie mamy klamki. Mamy klamki XIX-wieczne. Jest ich całkiem sporo. One tkwią w XIX-wiecznych oknach. I z pewnością te okna będą musiały być odnowione. To znaczy, przepraszam, że złego określenia użyłem, nie odnowione, tylko odrestaurowane. Odrestaurowane. Te okna, które się nie nadają do restauracji, bo i takie są, no to one będą zrobione na nowo, ale na wzór tamtych. Czyli w sumie biorąc, tu nie o to chodzi, czy, bo za parę lat, jeżeli ten hotel będzie działał, no to jak ktoś przyjedzie, to nie będzie wiedział, czy patrzy na okno oryginalne, czy patrzy na to okno, które zostało odnowione, skopiowane de facto. Tego nie widzi, jak się zmienił czas. Nie, on tego nie zobaczy. Nie będzie tego wiedział, ale... Nie trzeba mu fałszywych informacji dostarczać. Niech wiedzi, w jednym pokoju jest stare okno odnowione, zrekonstruowane pod względem technicznym, ale jest materią oryginalną, historyczną, a tam obok niech się będzie współczesne, nie? I recepcja może wtedy mówić, owszem, będzie pan miał 50 zł za dobę droższy pokój, bo tam są oryginalne okna. Natomiast bez względu na to, czy te okna, ile będzie okien oryginalnych, ile będzie okien zrobionych na ich wzór, to w sumie chodzi o to, żeby tam odtworzyć tą atmosferę miejsca, tą estetykę, która była. I to jest, wydaje mi się, że to jest podstawową rzeczą. No to chyba jest bardzo cenne, bo każdy, kto, ja jadąc do jakiegoś historycznego miasta, bardzo często celowo wybieram na nocleg stare budynki i uwielbiam te klatki stare schodowe oglądać, namiętnie fotografuję, już nie mam miejsca ani w komputerze, ani nigdzie na te moje zdjęcia i szukam takich miejsc. Jakieś tam. Tak. Tu zresztą jak gdyby nawiązując do tego, co Romek mówił, była taka teoria chyba amerykańska w zakresie konserwacji zabytków, co jest lepsze, czy prawdziwa ruina, czy sztuczny zabytek. Natomiast w przypadku poczty nie mamy czegoś takiego w ogóle, to nie jest przedmiotem dyskusji, bo ten budynek został zdewastowany tak naprawdę dwa razy, raz przez Tadaniera w 1931 roku, na tyle skutecznie, że to w tej chwili jest niezbywalna wartość. To jest a propos listy zabytków niezmiennej. Drugi raz tak naprawdę w 90-tych latach przez
90-tych latach przez generalny remont, gdzie na modernistycznym budynku została odtworzona pseudorenesansowa kopuła, którą my byśmy tak naprawdę najchętniej stamtąd zdjęli z powrotem i przywrócili tam tadanierowski taras widokowy. Ale ta kopuła razem z całym budynkiem została wpisana do rejestru zabytków. Ja nawet miałam pytać o to, czy będą Państwo wracać do tego pierwotnego projektu, czy coś z tego pierwotnego projektu wróci, czy to jest niemożliwe w związku z tym, że już... No w tym przypadku jest... Niemożliwe. No niemożliwe, dlatego, bo pierwotny projekt z 89 roku XIX wieku to był budynek tak zwanego neorenesansu północnego, niezwykle bogato zdobiony z tympanonami. W tympanonach były rzeźby symbolizujące, powiązane z pocztą, a w głównym tamburze mamy pozostałości napisów w języku grecko-bizantyjskim. Nikt nie wie, co znaczy, bo niewiele się go zachowało. Coś o przyjaźni. Coś o przyjaźni generalnie. Więc mamy do czynienia z czymś, co trzeba odtworzyć, żeby atmosfera tego budynku po prostu przyciągała ludzi. No to jest bardzo faktycznie ciężki temat. Co odtwarzać, co nie odtwarzać, co zakonserwować, gdzie może pojawić się nowe, żeby faktycznie ta funkcja mogła żyć dalej i te wartości dodawać po kolei, po troszkę do tych zastanych budynków. Najlepiej byłoby wprowadzić to nowe, co wzbudzi zainteresowanie i przyciągnie ludzi, a nie falsyfikatem, który nie wniesie nic nowego, żadnego nowego napięcia, żadnej emocji, chęci przebywania w tym budynku i takich nawet kontrowersyjnych dyskusji o odbiorcy, ale takich, które siłą faktu będą w pewnym sensie twórcze i edukujące ich wrażliwość. Ja już widzę te dyskusje na różnych forach, że pojawiły się plastikowe, kwadratowe okna zamiast zabytkowych XIX-wiecznych. Nie, ale tutaj... To byłoby, burza jest, byłaby niesamowita. To jest właśnie to, co powiedziałem na samym początku o trzech osobach tego procesu. Nie mówię tutaj o kulturze projektanta, prawda? Czy dobrym sercu... To jest niekwestionowana. No, możemy tak przyjąć. Aczkolwiek nie zawsze to jest prawda. I... To jest właśnie rola konserwatora. W twoim wypadku. To jest rola konserwatora. Tylko i wyłącznie, tak. To jest rola konserwatora, który jest mediatorem w tym procesie. I on, no jeżeli jest rozsądny inwestor, no to w takim budynku jak poczta, z którego chce zrobić wysokiej klasy hotel, no nie wstawi plastikowych okien, bo mu to do głowy nie przyjdzie. Tak nawiasem mówiąc, patrząc na hotele w Krakowie, byłem niedawno w hotelu Indygo przy Rynku Kleparskim. To jest hotel zrobiony w starej kamienicy. I jak wchodziłem po wnętrzu, to odnoszę wrażenie, że ta adaptacja była zrobiona w sposób dość brutalny ze względu na strukturę. Czego na przykład nie mamy przy poczcie, mając ten typowy trójtrakt. Natomiast muszę powiedzieć, że atmosfera tego hotelu, jak się tam wejdzie, on jest malutki, on ma 50 parę pokoi. Jest fantastyczna. To jest taki hotel, że jakbym przyjechał do Krakowa, to bym chętnie się w nim zatrzymał. Jeszcze mamy chwilkę. Jeszcze mamy takie pytanie do pana profesora. Panie profesorze, czy ma pan jakieś tutaj sugestie, nie wiem, rady, jeżeli chodzi o te budynki, o których dzisiaj rozmawialiśmy? Czy chciałby pan coś na ten temat powiedzieć do naszych gości? Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że a propos Dolnych Młynów, ja osobiście, chociaż tym tematem w okolicy zajmowałem się swego czasu, niestety inwestor splajtował, w związku z tym nie doszło do realizacji, ale myślę, że to jest miejsce, Dolne Młyny, do tego, żeby pokazać jednak dialog współczesnego z tym, co istnieje, albo z tym, co jest warte
przekazania w oryginalnej formie. I tu bym apelował do inwestora, żeby się pokusił o taki może jakiś cykl dyskusji, jeśli by to było publicznie, żeby posłuchać, jak reagują ludzie na taką, a nie inną propozycję. To miejsce aż się prosi, żeby go ożywić wieloma atrakcyjnymi, ale też pokazać współczesnego ducha, bo człowiek dzisiejszy szuka też innych potrzeb. Nie może się zagłębić tylko w historii. Zabytek to jest, jak powiedziałem, pamięć, to jest miejsce, historia jego, to jest przestrzeń między tymi budynkami, to są wszystko wartości, które czynią, że atrakcyjność tego miejsca buduje tożsamość tego miejsca albo tożsamość mieszkańców nawet w okolicy. Pani o tym wspominała, prawda, że mieszkańcy się tym interesują. Na pewno chcieliby mieć coś takiego, co ich czas zostanie też zarejestrowany w tym miejscu, skoro są takie możliwości, bo coś zniknęło bezpowrotnie, to w zamian za to można dać lokalnej społeczności, a tym samym i mieszkańcom Krakowa, coś takiego, co będzie budowało ich przywiązanie do tego miejsca, następnych pokoleń, ich dzieci ciągle będą w tym nurcie poszukiwać tożsamości swoich czasów własnych, ale też i tożsamości swoich rodziców, czy tam dziadków, prawda? Więc to wydaje mi się, wystarczy tu wspomnieć profesora Gela, który o takich rzeczach pisze w swoich znakomitych książkach, o życiu między budynkami, które właśnie pokazuje, jak ważne jest zachowanie ciągłości atmosfery, historii miejsca, ale z dodatkiem na współczesność, bo współczesność potrzebuje identyfikacji z tym miejscem. Wtedy ta siła kreatywna ludzi, którzy tworzą tylko dyskurs, którzy tworzą tylko otoczkę do działań inwestycyjnych, mają świadomość, że wpłynęli na coś, co jest im potrzebne do pozyskania satysfakcji z bycia obywatelem tu i teraz i budowania kultury tego miasta. Myślę, że to jest jakieś takie miejsce, w którym takie wydarzenie mogłoby się urodzić. A już to, co pan wspomniał o tym ciągłości, Park Szymborski, zieleń przy budynkach Dolnych Młynów i Park Krakowski, to jest jeden z takich priorytetów, który ja od czasów, jak jeszcze prowadziłem jakąś tam jedną MQA na temat tego obszaru, to zwracałem na to uwagę, że to jest absolutny ten pasaż, który potrzebny jest do tego, żeby ludzie tamtędy tym skrótem przechodzili, ale mieli też doznania o innych wartościach estetycznych, ale też i żeby mogli skorzystać ze współczesności tego miasta w zakresie jego chociażby usług, nie? Park Szymborski moim zdaniem nie do końca się spełni jako ten, który coś zaoferuje. To może być albo taki deptak, który się tylko przejdzie i nie ma punktu zatrzymania. Jak słyszałem, że tam będzie ławeczka, że będzie możliwość czytania na laptopie książki, a dlaczego ten Park Szymborski nie nawiązuje dialogu właśnie ze wspomnianą biblioteką? No mam nadzieję, że tak będzie, że użytkownicy biblioteki będą też użytkownikami parku. Ale przez co staną się użytkownikami? Dzięki czemu się staną użytkownikami? Dzięki otwarciu tej przestrzeni. Niestety, ale nie da się jej w całości otworzyć, ale chociaż w części otworzyć na użytkownicy biblioteki. Da się przenieść funkcję biblioteki do tego parku. Da się przenieść. Jako taką otwartą, publiczną przestrzeń, która jest równocześnie związana z książką. Proszę pojechać do Helsinek i zobaczyć, jak to wygląda, co zbudowano tam, w centrum miasta, gdzie biblioteka stała się pasażem dochodzenia kobiet z dziećmi, obcokrajowców, czytających, nieczytających, bezdomnych. Wszystko tam jest możliwe. Otworzył się budynek, a książkę się bierze bez żadnej rejestracji. Siada się, czyta się. Liczy się na to, że kulturalny człowiek w dzień odłoży, a jak nie jest kulturalny i ukradnie, to ktoś go napiętnuje. Nie ma żadnej kontroli, nikt się go nie pyta, skąd pochodzi, jakie jest narodowości, jakiego wyznania. To jest genialna przestrzeń, która pokazuje, że można mieć coś takiego na miarę, znacznie mniejszą w skali, ale powinno właśnie być transmisją biblioteki do tego życia publicznego w parku. Sama ławka nie wystarczy. Sezon, klimat, możliwości siedzenia na tej ławce.
Tak, tam, skala tego jest niewielka. Tak, na tyłach biblioteki powstaje zielona czytelnia, będą otwarte przejścia do parku, więc miejmy nadzieję, że ci czytelnicy wyleją się na park. No ale przyjdzie jesień, będzie kapało na głowę. No będzie i niszczyć no to książki, bo zmokną kartki. No to będą wtedy, chociaż no dlaczego w Parku Szymborskim nie mogło powstać coś, co jest takim miejscem, którym się da zatrzymać o każdej porze roku? Właśnie, tam ma powstać, tak w ogóle taką dygresję robimy, ale tam ma powstać pawilon, na którego też tak naprawdę jeszcze nie za bardzo jest pomysł. Mam nadzieję, że... No to jest pomysł właśnie zrobić, żeby był biblioteką otwartą. Mam nadzieję, że ta dyskusja wróci na temat pawilonu, który będzie od strony karmelickiej, jaką on funkcję będzie docelowo pełnił i czy on faktycznie dopełni to, co... To plan miejscowy, tu mówiliśmy o tym, że plany miejscowe definiują reguły prawne dla działań. To plan miejscowy wyznaczył mały kawałeczek, gdzie można coś zbudować. Słynny rynek krowoderski, który był też przedmiotem publicznej dyskusji, padł i nie ma nic, bo zrobił plan miejscowy, stworzył tam możliwość postawienia kiosku z piwem. Miał się nazywać rynek. No i co z tego? Jak to trzeba dać temu prawną możliwość ingerowania w tą przestrzeń z czymś, co z tego miejsca uczyni rynek, nie? I tutaj to będzie bariera, zmiana planu, uzyskanie zgody na tą zmianę, czas jego wykonania tej zmiany. 2-3 lata, a teraz jest obowiązujący mały skrawek tam przy ulicy Karmelickiej, budyneczek, ten rzut to jest, nie wiem, może 50, 60, 100 metrów kwadratowych. Ale z drugiej strony mamy, z drugiej strony będziemy mieć, jaką nazwę, będziemy... Będziemy mieli zespół i z panem profesorem rozmawialiśmy już wielokrotnie o tym dialogu, panie Dyco, o dialogu i w zakresie architektury, czyli dialogu nowego ze starym i tego prawdziwego dialogu z lokalną społecznością, z urzędem konserwatorskim, z władzami miasta. Myślę, że bez tego dialogu Dolne Młyny powstaną, ale później niż zakładamy. No to będziemy je robić razem. A w kontekście pawilonu, o którym pani mówi, proszę pamiętać, że Fundacja Wisławy Szymborskiej szuka miejsca dla tak, siebie. Tak, oni tam to miejsce mają zagwarantowane, ale nie wiem, czy zajmą aż cały pawilon. Mam nadzieję, że coś jeszcze dla społeczności lokalnej tam się znajdzie. No myślę, że my jako NOHO też będziemy w stanie w tym zakresie zaskoczyć. No to koniecznie my robimy spotkanie kolejne i będziemy rozmawiać, co tam się będzie działo. Ja bym jeszcze jedną rzecz chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nawiązując do tej pani opowieści o zdjęciach tych różnych zabytkowych klatek sodowych i tak dalej i do późniejszych wątków dyskusji, bo chciałem powiedzieć, że tu wychodzi stara prawda, którą my znamy, mianowicie, że nie ma architektury małej, dużej, mieszkaniowej, biurowej, jest tylko dobra i zła. I te wszystkie wartości, jak się pani zastanowi, dlaczego się pani podoba, ta zabytkowa klatka, to te wszystkie wartości potencjalnie również mogą być w nowej. To nie jest zabronione, niemożliwe, albo to po prostu, to są wartości architektoniczne, estetyczne, różne, ale one też mogą być w nowym. One nie są, bo z różnych powodów, ale znaczy nie zawsze są. No tylko proszę sobie uświadomić, że ta nowa, z którą obsujemy, jest nieproporcjonalnie większa. W związku z tym przykładów złych jest stosunkowo dużo, bo te złe przykłady, które były z przeszłości, już zniknęły po prostu. Już ich nie ma. Nie obsujemy z nimi, nie widzimy ich na co dzień. Poza tym było ich w ogóle pewnie mniej, bo tej substancji w ostatnich 200 latach przybyło no, nieproporcjonalnie dużo, tak? Miasta się rozwijały przecież od końca XVIII wieku, no rosły, są wielokrotnie większe niż były wtedy, tak, ilościowo. Jeszcze tak, dopowiadając do tego, co wspomniałeś o tej architekturze dobrej i złej, to ponieważ mówimy o zabytkach i o przestrzeni, która tak, Romek to wyliczył, która je otacza, to musimy też mieć chyba świadomość, tak mi się wydaje, tego, co mówiłem o klamkach w hotelu, ale to samo,
tak naprawdę dotyczy przestrzeni zewnętrznej. Dlatego, bo ja nie mówię o krakowianach w tej chwili, którzy znają każdy budynek, ale jeżeli ktoś przyjeżdża i jest w jakiejś przestrzeni, to tak naprawdę on jest tu i teraz i on nie wnika w to, kiedy to było, jak się to nawarstwiało, co jest prawdziwe, co jest fałszywe, tylko on się patrzy na to i mówi, no tu jest bardzo fajnie, to jest piękne. Albo mówi, nie, ja już tu więcej nie chcę wracać, bo to jest paskudna przestrzeń. Mamy tutaj pytanie do pana profesora od naszej widowni online. Panie profesorze, jak pan jako architekt ocenia urbanistyczny rozwój Krakowa w ostatnich latach? Przecież na początku mówiłem o słynnym powiedzeniu profesora Pulchi, mamy wielu urbanistów, tylko nie mamy urbanistyki. I to jest chyba taka najkrótsza recenzja, którą mogę tutaj państwu zaproponować, żeby się nad tym zastanowić, dlaczego tak się dzieje. Ja dopatruję się dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest to, jak instytucja planowania miasta jest usadowiona w strukturze zarządzania miastem, czyli jest zurzędniczone projektowanie. I żeby dać chociażby namiastkę, krótkie jakieś takie zobrazowanie, jak to się dzieje w innych miejscach, to mogę powiedzieć, że miałem przyjemność być jednym z 6 zespołów zaproszonych przez miasto Berlin do projektowania koncepcji urbanistycznego przekształcenia miasta po upadku muru berlińskiego. Poprzedzone 2,5-roczną dyskusją z mieszkańcami, ze wszystkimi środowiskami, które to miasto zamieszkują i niekoniecznie tylko te, które zamieszkują, ale również te, które były przyjezdne z innych miast i z innych krajów. 2,5 roku Stadt Forum było miejscem wymiany poglądów. Co 2 tygodnie spotykaliśmy się po to, żeby wysłuchać kolejnych referatów, wysłuchać dyskusji, a potem przez te 2 tygodnie do następnego spotyka. Jak zdobyć wiedzę, jak to się robi. Pomijam to, że byli architekci ze wszystkich właściwie wielkich stolic świata zapraszani, między innymi główny architekt miasta Warszawy był też uczestnikiem takiego jednego spotkania konsultacyjnego. To postanowiono, zanim siądą planiści i urbaniści do projektowania miasta, zapytać tych 6 zespołów, co oni myślą, jakie jest wyobrażenie o ich kierunkach przekształceń tego miasta, żeby potencjały 2 części miasta różnych, ekonomicznych, socjalnych, społecznych, kulturowych, wyrównać i dać szansę ludziom bycia na tym samym poziomie mieszkańcami jednego wielkiego kompleksu miejskiego. Dopiero po tych 6 opracowaniach, które każde miało inne przesłanie, a najważniejsze było postawienie idea, dlatego ten proces projektowania wizji miasta został nazwany Stadt Idee. Nie chodziło o konkretne rozwiązania, chociaż byli też i konsultanci z różnych dziedzin techniki, inżynierii, komunikacji sanitarnych czy innych, ale przede wszystkim szukano idei. I po tym pokazano społeczności wyniki tych opracowań. Jak to się przetoczyło przez kolejną fazę dyskusji, wtedy dopiero planiści zatrudnieni przy konkretnym projektowaniu już urbanistycznym bazowali na tych doświadczeniach, na tych wytycznych i dostali impuls, w którą stronę poszukać tak zwane golden meeting, no bo wiadomo, że musi to być jakiś kompromis pomiędzy różnymi poglądami. I na tym tle, to już powiem troszkę tak dla rozbawienia atmosfery, pojawił się dzisiejszy król Anglii, ówczesny książę Karol, który, jak wiecie, jest świetnym akwarelistą, założył szkołę architektury w Londynie i postanowił uszczęśliwić jeden z budynków w dawnym Berlinie Wschodnim i mówi,
to ja tu ze swoimi projektantami zaprojektuję wam rewitalizację takiego z wielkiej płyty budynku. No i oczywiście zrobili projekt, postmodernistyczna aplikacja wróciła na te fasady, przyklejona i zaprezentowano to mieszkańcom jako, bo on chciał jeszcze doprowadzić do tego, że to się zrealizuje i zapewni środki na to. Jak mieszkańcy to zobaczyli, to fala protestu mówi, Karol, jedź do siebie, zabierz te swoje malunki. My nie chcemy zmiany fasad tych budynków, my chcemy mieć przestrzeń zmienioną obok. Infrastrukturę społeczną, kulturalną, place zabaw. Chcemy mieć miejsca, gdzie możemy się spotykać. A to my tutaj mieszkamy, to się pomaluje, chociaż NRD-owcy mieli niezły stan techniczny wykonania. To nie jest ta wielka płyta, którą myśmy mieli, gdzie można było rękę włożyć pomiędzy prefabrykaty albo czuć wiatr w kuchni, bo tak wiało, prawda? Więc oni pod tym względem robili to znacznie lepiej jako Niemcy, mimo tego, że byli skażeni tym dodatkiem NRD, nie? I to była reakcja na to właśnie, że nie chcemy dekoracji, tylko chcemy prawdziwego życia, które daje nam poczucie spełnienia naszych potrzeb, tych wewnętrznych, tych zewnętrznych, ruchu, spotkania, placów zabaw, przedszkoli, żłobków. Więc jak pani się pyta, jak to wygląda w porównaniu, to tego w Krakowie niestety nie mamy i podejrzewam, że w wielu innych miastach też nie, chociaż zdarzają się już wyjątki, chociażby Wrocław się pokusił o takie działania, nie będę tu przedłużał, ale w każdym razie my w Krakowie tego nie mamy. Jak pani pyta o konkretne, to pewno miała pani na myśli projekt Nowego Miasta. Bardzo kontrowersyjna decyzja miasta o tym, żeby zrobić plan miejscowy, który przekształci przemysłowe wykorzystanie tego obszaru na zespół mieszkaniowy. Nie będę mówił, że mój przemiły sąsiad po prawie jest też dotknięty tym problemem, ale najważniejsze jest to, że tam właśnie zaprzepaszczono wszystkie możliwe drogi dojścia do jakiegoś rozwiązania, skoro już taka decyzja zapadła podjęta przez Radę Miasta. Prezydent Muzyk, który się broni w sposób jednoznaczny przed zarzutami, takimi argumentami, jak mówi tak, Wydział Strategii Miasta kazał tam zrobić mieszkaniówkę. Studium Rozwoju Krakowa kazało zrobić mieszkaniówkę. I oba te dokumenty zatwierdziła Rada. Trzeci dokument, który powstał, to jest uchwała o sporządzeniu planu miejscowego na tym obszarze. Czyli też Rada podjęła. To prezydent mówi, mieliśmy nie wykonać tych trzech uchwał? Przecież jesteśmy zobligowani do zrobienia tego. Natomiast nikt nie pomyślał o tym, że można było to zrobić dobrze, nawet już skoro takie decyzje zapadły administracyjne, zrobić to w poszanowaniu wszystkich warunków do życia, jakie tam się stworzy na tych 700 hektarach, przepraszam, zrobić to przez dobre, kreatywne wykonanie planu miejscowego, a tej kreatywności tam nie ma. No to z tymi planami bo, nas bardzo się ciężko. Już, ja tylko tak troszeczkę w nawiązaniu. Bo to, o czym Romek powiedział teraz, jest przykładem na projektowanie z użyciem komitetów. A to się tak nie odbywa, bo projektowanie się odbywa w głowie, nie w komitecie. To się tak nie da zrobić po prostu. Po prostu musi powstać idea. No idea zawsze powstaje w czyjejś głowie. Nie powstaje nigdzie indziej. Jeszcze jedno bym dodał. Ostatnio akurat to często mówię, dlaczego nie ma, są urbaniści, a nie ma urbanistyki, bo są urbaniści, to znaczy ludzie wykształceni, którzy się nazywają urbaniści, a urbanistyka to jest realność, to jest rzeczywistość, to jest przestrzeń fizyczna. No i niestety generalnie w Polsce tak mamy, a w Krakowie w szczególności, że nie ma żadnego związku, nie ma żadnego styku w myśleniu, to znaczy ci, którzy przystępują do jakiegokolwiek planowania, już nie mówię o jakości, czy to jest dobra, czy zła, ale nie mają żadnego, nawet w ich myśleniu nie istnieje myślenie o tym, że to coś, co planuję, to jest coś takiego, jak ja bym potrzebował czegoś w domu, chciałbym wyremontować łazienkę, załóżmy, no to ja myślę w takich kategoriach, że ja na końcu chcę mieć łazienkę, a nie obrazek łazienki albo marzenie o łazience. No i tutaj nie ma żadnego związku, to znaczy planowanie nie ma
znaczy ścieżka między planowaniem a zrealizowaniem tego, co zaplanowane, po prostu nie istnieje de facto. Więcej, ci, którzy zaczynają planować, w ogóle nie myślą o tym, żeby to tak zaplanować, żeby to w jakimś określonym czasie powstało. W związku z tym powstaje co innego, a planuje się co innego. Wracając przykładowo do tego pawilonu Szymborskiego, taki mały przykładzik. Proszę sobie wyobrazić, że decyzja projektowa, teraz tak schodzę na mniejszą skalę, decyzja projektowa, żeby pawilon był w tym miejscu, a nie w innym, to jest wynik procesu myślowego jakiegoś. Ktoś ma jakąś ideę, coś chce powiedzieć, ma jakiś pomysł. No a tu jest wszystko na odwrót. Tu ktoś podjął decyzję końcową, a nie przeprowadził tej analizy. Znaczy, oczywiście formalnie, gdybyśmy się zapytali, to byśmy usłyszeli sakramentalne, że oczywiście to jest wynik głębokiej analizy. No to ja powiem, sprawdzam to, proszę mi to przedstawić, tę analizę. No jestem, nie wiem, mieszkańcem, jeszcze na dodatek architektem, to chciałbym się dowiedzieć, co zdecydowało, że to jest w tym miejscu i że to jest w takiej skali na przykład. A dlaczego nie w środku? A dlaczego i w takim kształcie? Znaczy kształt to jeszcze można tam potem zmieniać na tym obszarze, ale... Tak, ale ktoś podejmuje decyzję, która normalnie jest wynikiem procesu, a tutaj ma być początkiem procesu. No to coś tu nie gra. Jak mówimy o rewitalizacji już takich dużych obszarów, to na przykład Zabłocie, ono tak naturalnie zaczęło się przekształcać, bo tam powoli wygaszały się te fabryki jedna po drugiej, wchodziły tam budynki mieszkalne, wchodziły tam restauracje, jakieś funkcje rozrywkowe i tam się powoli, powoli to tak jakoś samo oddolnie rewitalizuje. Nie wiem, czy był jakiś na to plan, ale to się jakoś zadziało po prostu. Nie wiem, na ile dobrze, na ile źle, jedni ganią, drudzy chwalą, ale Zabłocie się dzieje samo z siebie, tak mam wrażenie. Czy nie? Proszę mi, ja tutaj jestem tylko i wyłącznie laikiem i tak po prostu obserwatorem, który gdzieś tam chodzi. Ja mogę tylko pani tyle powiedzieć, może nie jest to wiedza, która jest stuprocentowa pewna, ale z obserwacji pewnej. Dużym takim impulsem do przekształcenia Zabłocia było zamiar powołania do życia Akademii Fryca Modrzewskiego. Od tego się zaczęła historia, że to miasto będzie tam miało jakiś taki ważny obiekt. No i potem przez to zaczęła emanować w stronę deweloperów chęć, no bo skoro będzie, to będzie tramwaj, to będzie przystanek, to będzie droga, to będzie most. I tak powoli to się połączyło z miastem i ten organizm się rozwijał, choć były plany miejscowe tak zwane na zagospodarowanie tego obszaru. Pytanie takie, czy to, co mówiłeś Józek, czy te plany i ta realność, która jest, mają ze sobą jakikolwiek styk. Ja nieraz się pytam, czy ktoś może w Krakowie pokazać plan miejscowy, który jest sprawdzianem talentu urbanistów, bo powstał ten zespół zgodnie z tym planem i możemy powiedzieć, oceniamy realność na podstawie kreacji urbanisty. Nowa Huta. No to o tej Nowej Hucie to wiemy, że tak jest. Ja mówię w tej chwili o czasie obecnym, bo Nowa Huta, chciałem zauważyć, że to jest w zeszłym wieku powstało, więc może. To, ale tam wtedy mieliśmy urbanistów dobrych. Już nie mówiąc o tym, że tak troszkę złośliwie mogę powiedzieć, że ten prikaz przyszedł z Moskwy, że ma być takie miasto, a nie inne. Trzyosiowe, barokowe założenie. Więc coś dobrego z tych komitetów, jeśli miałeś na myśli komitet centralny, też płynęło. I tak puentując, najlepsze budynki powstawiały albo za Austriaków, albo za sowieckiej okupacji. Tak wychodzi na to, że najlepsze mieli planowanie naszego miasta. No. Tak to wygląda. To kończąc, chciałabym, mam taką nadzieję, że tak jak jesteśmy chwaleni za rewitalizację fortów i za pomysł na forty, to mam nadzieję, że będziemy też, że Kraków będzie takim przykładem tego, jak rewitalizuje się zabytki, jak one, znaczy, że będą na nas spoglądać inne miasta i zazdrościć nam młynów, poczty i innych budynków, że będziemy gdzieś tam jednak tym wzorem do naśladowania dla innych, jak to się robi dobrze i porządnie. Bądźmy dobrej myśli. Tego sobie życzymy. Jak widzimy, dyskusji o kondycji rozwoju miasta nigdy dość, mając nadzieję na więcej. Dziękuję naszym prelegentom, dziękuję naszym słuchaczom i zapraszamy na kolejne spotkania Urban Talk. Wyznaczamy kierunki miasta. Dobrego wieczoru.